Witamy Państwa serdecznie na czwartej gali wolontariatu w Gimnazjum nr 4 imienia Noblistów Polskich. Chcielibyśmy powitać Państwa tymi słowami: nikt nie jest tak słaby, aby nie pomóc innym, ani tak silny, by nie potrzebować pomocy. Te słowa wprowadzają nas w tematykę dzisiejszego spotkania. Dzisiejsza gala jest taką kontynuacją naszych cyklicznych spotkań przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych z młodzieżą, z wolontariuszami, którym los potrzebujących nie jest obojętny. Już od 4 lat spotykamy się w Gimnazjum nr 4, by podzielić się wyznami, myślami, doświadczeniami z zakresu wolontariatu. Mamy nadzieję, że te spotkania stały się dla Was okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń. Czwarta gala wolontariatu jest okazją do spotkania równie zaangażowanych osób. Chcielibyśmy prosić o zabranie głosu pana dyrektora. Robicie tyle wspaniałych rzeczy, pomagając swoim znajomym, bliskim, ale także tym nieznajomym, pomagając zwierzątkom. Pomysł był taki w tym roku, żebyśmy zaprosili przedstawicieli służb mundurowych w Świdnicy, aby im wręczyć to, co wytworzyliście na tych warsztatach, przytulanki, pluszaki, które mają umilić, czasami może sobie chwilę, gdyby takie się zdarzyły. I to jest ten gest w tym roku od nas. Marka Michalaka jeszcze o kilka słów. Ja się cieszę, żeście się zorganizowali i że w tym trwacie i że to już tyle lat ma miejsce. Wolontariat to jest coś naprawdę bardzo pięknego i bardzo potrzebnego. W skali kraju tych wolontariuszy wcale nie mamy tak dużo, jakby nam się wydawało, bo młodzieży w wolontariat zaangażowanych jest na dzień dzisiejszy 17%. To jest mało. Aczkolwiek to poczkuje. Ale niewątpliwie ta zachęta płynąca od rodziców, od nauczycieli, opiekunów i przedstawicieli różnych służb jest bardzo potrzebna. Dzisiaj, jak jeżdżę po Polsce, a trochę jeżdżę, widzę młodych ludzi na takich kawałkach działalności, gdzie dorośli wymiękają. W hospicjach, w schroniskach, w placówkach, z osobami starszymi. Gdzie, no, ekologia może trochę łatwiejsza, ale tutaj te, które wymienimy, to nie jest łatwe. Nie jest łatwe towarzyszyć człowiekowi przy umieraniu. Nie jest łatwe pomoc w pielęgnacji. Nie jest łatwe zaakceptowanie i przezwyciężenie pewnych trudności kontaktów z osobami ciężko chorymi czy w bardzo podeszłym wieku. I tam młodzi ludzie dzisiaj są. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że wspieracie to i mobilizujecie, bo to niezwykle ważne. A jak to się dzieje jeszcze w Świdnicy, mojej Świdnicy, to szczególnie mi serce rośnie. Wszystkiego dobrego. W roku mamy zaszczyt gościć wśród nas przedstawicieli Policji, Pogotowia i Straży Pożarnej. Ponieważ chcielibyśmy przekazać stworzone przez nas przytulanki tymże instytucjom, by służyły poszkodowanym w wypadkach dzieciom jako pierwszy miś pocieszyciel. Proszę Państwa, chciałabym zaznaczyć, że ci wolontariusze, którzy wzięli udział w tych warsztatach, wiedzą, jak była to bardzo trudna praca i jak wiele czasu poświęciliśmy, żeby powstały te przytulaki. Teraz chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli do przekazania takiego symbolicznego jednego misia. Tak, oczywiście. Ja chciałem serdecznie podziękować Wam. Wielu z Was na pewno może sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo ważną pracę wykonaliście. Wielokrotnie, kiedy jeżdżę do wypadków, zdarza się mi, że dojeżdżając na miejsce akcji, w wypadku biorą udział małe dzieci. Wy stworzyliście tym dużo dobra.